Opowiemy Wam dzisiaj o pewnym małym chłopcu, który urodził się we wsi Zuzela nad rzeką Bug. Okolica zachwycała niezwykłym pięknem przyrody. Zewsząd ciągnęły się lasy, pola uprawne ze złocistymi kłosami, a wśród nich chabry i czerwone maki. Czy wiecie, że słowo Zuzela w języku staropolskim oznacza chrząszcz? Stefek urodził się w czasach, kiedy Polski nie było na mapach od 106 lat. Jak sądzicie, czy to dużo? Kraj znajdował się pod zaburami innych państw. Zabór oznacza, że jedno państwo napadło na drugie i zabrało mu część ziemi. Wyobraźcie sobie, że nauka języka polskiego była niemożliwa. Tata małego Stefka przekazywał wiedzę historyczną nocą, po kryjomu, kiedy nikt nie widział. Książka 24 obrazki z dziejów polskich była źródłem wiedzy o kraju. Nasz bohater nie zawsze był grzeczny. Jego kolega ze szkolnej ławki wspominał, że Stefan nie był od razu taki święty. Lubił dziewczęta ciągnąć za włosy. A jeśli nie chcieliśmy, aby była klasówka, wylewaliśmy atrament z kałamarzy albo zapychaliśmy go bibułą. Każdy z nas ma prawo do popełniania błędów. Najważniejsze, żeby ich nie powtarzać. Teraz zdradzimy Wam tajemnicę. Kluczem, który otwiera drzwi zgody, są magiczne słowa. Jeśli mamy odwagę ich używać, możemy złagodzić wiele niemiłych sytuacji. Trzy magiczne słowa to oczywiście: Dziękuję, proszę i przepraszam. Opowiemy Wam dzisiaj historię z życia małego Stefka i jego siostrzyczki. Posłuchajcie: Wyprawa nad rzekę. Stefek był chłopcem grzecznym i bardzo posłusznym ale i jemu zdarzało się nabroić. Zawsze jednak, gdy w czymś zawinił, wyrażał skruchę i szczerze wszystkiego żałował. Pewnego dnia bawił się w ogródku ze Stasią. Pogoda była przepiękna. Na bezchmurnym niebie, które rozświetlały promienie przedpołudniowego słońca, przelatywały klucze dzikich gęsi. Stefciu, Stefciu, zobacz jak ładnie lecą ptaszki. To są dzikie gęsi, Stasiu. Ale jakie mądre, że tak równo fruną? One specjalnie tak lecą jedna za drugą, odparł Stefek. Jest to klucz. A czy mogą lecieć w innym kluczu, na przykład w jednym rzędzie obok siebie? Nie, Stasiu, zaśmiał się brat. Bo to nie byłby klucz. A dlaczego one w ten sposób fruną? Bo machając skrzydłami, wytwarzają wokół siebie wiry powietrzne. Jakie wiry? Takie specjalne, Stasiu. Które ułatwiają mi wspólną podniemną wędrówkę. Tak mi mówił kiedyś tatuś, i mówił mi jeszcze, że nie wszystkie ptaki potrafią w ten sposób latać, tylko te, które odbywają długie podróże. Aha, pokiwała głową Stasia, zapatrzona w klucz lecących gęsi. Stewciu, rzekła po chwili. Te gęsi to chyba najbardziej wrzaskliwe ptaki na świecie, posłuchaj, jak gęgają i gęgają między sobą, ale gaduły. Masz rację, Stasiu. Nie, nie mógłbym być gęsią. Chyba by mi uszy odpadły od tego gęgania. Ale one nie mają uszu, zauważyła siostrzyczka. To po co by tak gęgały? zapytał Stefek. No tak, Stefciu, ale ja jestem głupiutka. To dlatego, że jestem jeszcze mała. Wiesz co? Ja to bym chciała być taką gęsią. Latałabym sobie nad ziemią. Mogłabym się przekonać, czy chmury są jadalne i jak pachną. I pofrunęłabym najwyżej jak się da, do samego nieba. Nie bujaj tak w obłokach, bo ci jeszcze skrzydła wyrosną i zaczniesz gęgać. Przestrzegał brat, po czym zaczął się śmiać i gęgać. Stefek znakomicie udawał ptasi głos, więc siostra serdecznie się roześmiała. Wkrótce oboje leżeli na trawie i dusili się ze śmiechu. Naraz Stefek zaproponował: Stasiu, chodźmy nad rzekę, bo może tam wylądowały te gęgały. Przy okazji, popluskamy się w wodzie. Stefek, nie możemy. Mama nie pozwala nam oddalać się daleko od domu, odrzekła siostra, ale w głębi serca tak bardzo zapragnęła pójść nad wodę, że właściwie była już zdecydowana. Stasiu, pójdźmy. Tylko na chwilę, kusił brat. Dziewczynka tylko na to czekała. Zgoda, ale tylko na chwilę. Taką bardzo krótką, taką najkrótszą na świecie. Zastrzegała, żeby uspokoić wyrzuty sumienia. Dzieci w podskokach pobiegły w stronę Bógu przepływającego kilkaset metrów od domu. Latem Bóg wyglądał bajecznie, zielona trzcina i wiglina, porastające brzegi, kołysały się poruszane lekkim wietrzykiem i wydawały przy tym specyficzny szelest. Gdy doszli do rzeki, okazało się, że gęsi nie ma. Nie przejęli się tym zbytnio, gdyż plaża była doskonałym miejscem do budowania piaskowych zamków. Stasia, rzekł brat, zbudujmy z piasku zamek. Dziewczynka zachwycił pomysł i zaraz uklękła na piaszczystym brzegu. Wyciągnęła ręce przed siebie i energicznym ruchem przesunęła ku sobie dużą ilość piasku. Wiesz co, Stefciu? Niech każdy zbuduje swój. Żeby były dwa. Zaproponowała. Tak naprawdę wcale jej nie zależało na kilku zamkach. Powiedziała tak, bo chciała mieć swój własny. Rodzeństwo zabrało się więc ochoczo do pracy, ale po krótkiej chwili Stasia, zniechęcona i zdenerwowana, zawołała: Wszystko mi się rozlatuje. Stasiu, z tego suchego piasku nic nie zbudujesz, bo się rozsypie. Musisz dokopać się do mokrego, który jest pod suchym. Tylko z wilgotnego piasku można coś ulepić. Poradził Stefek, który również ukląkł i zaczął energicznie odgarnąć suchą warstwę piasku. Nagle nad ich głowami przeleciała czapla. Stefek, Stefek, patrz, leci czapla, krzyknęła zachwycona dziewczynka. Czapla wylądowała na przeciwległym brzegu. Dzieci przerwały zabawę i zaczęły ją obserwować. Ona też przez chwilę przyglądała się bacznie rodzeństwu. Upewniwszy się, że dzieci nie stanowią dla niej żadnego zagrożenia, oddaliła się nieco od brzegu i swym zwyczajem nieruchomo zamarła jak kołek wbity w ziemię. Po kilkunastu minutach Stewek oświadczył. Wiesz co, Stasiu, już mi się znodziło budowanie zamku. Mnie też, zawtórowała dziewczynka. Spuchły mi już palce od kopania tej mokrej ziemi, która na dodatek śmierdzi. To, co śmierdzi? To nie piasek, tylko szlam. Powiedział Stefek. A co to szlam? Szlam to jest. Hmm, hmm, to jest. Jakby ci dopowiedzieć? Tak dokładnie to ja nie wiem, ale właśnie to on śmierdzi. Szlam jest zawsze śmierdzący. Aha. Gdy chłopiec skończył wyjaśnianie, wstał. I podszedł do starej, zbutwiałej łódki porzuconej w krzakach przy brzegu. Usiadł na niej i zaczął zdejmować buty. Stefciu, czemu je zdejmujesz? zapytała zdziwiona dziewczynka. Żeby pomoczyć nogi, odpowiedział. Dziewczynce spodobał się ten pomysł i szybko zdjęła buciki, żeby pobrodzić w płytkiej wodzie. Kiedy byli już na bosaka, Stefek podwinął spodnie i wszedł do rzeki a za nim niepewnie podreptała siostra. Brrr, ale zimna! Wzdrygnęła się. Nie bój się, nie zamarzniesz. Zimna woda zdrowia doda. Przez chwilę chodzili razem, po czym Stawek zatrzymał się i przypatrywał, jak wartki strumień wody opływa jego nogi, tworząc małe wiry. Siostra zajęła się czymś innym. Wypatrywała ławicę młodych rybek, żerujących przy brzegu i chciała jedną złapać. Jednak ryby były bardzo czujne i zwinne. Gdy tylko Stasia zbliżyła się do nich, natychmiast odpłynęły na głębszą wodę. Musiała więc znaleźć sobie nowe zajęcie. Zaczęła puszczać łódki z liści trzciny, które odpływały z prądem rzeki. Nagle bez troską zabawę dzieci przerwało znajome wołanie. Cicho, Stasiu, słyszysz? Ktoś woła, rzekł Stefek. Oboje zamilkli i nasłuchiwali. Po chwili wołanie się powtórzyło. Stefek, Stasia, gdzie jesteście? Stefek, Stasia. To mamusia. Przestraszył się chłopiec. Stasia, ubierajmy się. Zarządził, po czym wybiegł z wody. Zanim siostra. Założyli buty i skierowali się do domu. Po drodze dziewczynka otrzepywała z piachu zamoczony kraj sukienki. Obiecywałeś, że będziemy krótko nad wodą. Zrobiła wyrzut bratu. Mieliśmy zobaczyć tylko, czy są gęsi. To wszystko Twoja wina, Stefek. Mówiłam ci, że mama nie pozwala chodzić nam nad rzekę. Poskarżę na ciebie. Brat nic nie odpowiedział. Być może dlatego i ona po kilku chwilach uznała swoją winę i przyznała: Chyba ja też trochę zawiniłam, ale. Ale mniej niż ty, bo ty jesteś starszy i w dodatku namówiłeś mnie do tego. Stefka ogarnął wielki smutek, że zrobił przykrość mamie. Dobrze wiedział, że źle zrobił, idąc nad Bóg. Mama zabraniała oddalać się daleko od domu, a tym bardziej chodzić samemu nad niebezpieczną rzekę, nie mówiąc już o wchodzeniu do niej. Powoli dochodzili do domu. Mama stała na drodze i patrzyła w ich kierunku, lecz nie była pewna, czy to jej dzieci. Słońce świeciło jej prosto w oczy. Stefek, Stasia, to wy? zawołała pytająco. Chłopiec natychmiast odkrzyknął. Tak, Mamusiu. Zmartwiony przyspieszył kroku. Siostra, nie nadążając za nim, podbiegała co chwilę, ale ani razu nie próbowała go przegonić. Najwyraźniej nie chciała pierwsza przywitać się z mamą. Mamusiu, tak bardzo cię przepraszam. Mamusiu, już nigdy nie będę oddalał się bez twojej wiedzy. Zarzekał się Stefek ze wszystkich sił. Stefan, powiedziała zdenerwowana mama. Czy wiesz, ile czasu was szukam? Tak bardzo się denerwowałam, że coś złego wam się przydarzyło. Mamunku, przebacz mi, ja naprawdę nigdy więcej już tak nie zrobię. Przyrzekł szczerze chłopiec i przyklęknął na ziemi, by pokazać, jak bardzo żałuje i wstydzi się tego, co zrobił. Mama, wzruszona postawą synka i szczęśliwa, że dzieci są całe i zdrowe, przestała myśleć o ich ukaraniu. Powiedziała tylko: Stefku i Stasiu. Proszę was, abyście sami nigdy więcej nie robili takich wycieczek nad wodę, bo może to się dla was źle skończyć. Bóg to piękna, lecz szalenie niebezpieczna rzeka. Wielu ludzi, nawet świetnych pływaków, utonęło w jej nurtach. Mamuńku, odezwała się Stasia. My tylko chodziliśmy przy brzegu. Ja pilnowałam, żeby nam się nie chciało pływać po głębokościach, bo i tak nie umiemy pływać. Nawet przy brzegu jest niebezpiecznie. Prąd w Bogu jest tak silny, że jego piaszczyste dno stale się przesuwa. Zdarza się, że nurt tak wypłukuje i podmywa brzeg, że wchodzisz do rzeki i od razu wpadasz w bardzo głęboką wodę. Już nigdy sami nie pójdziemy na nad wodę. Obiecał po raz kolejny Stefek. Stefek i Stasia zachowali się bardzo nieodpowiedzialnie. Nad rzeką czekało na nich wiele niebezpieczeństw. Nie powiedzieli o swojej wyprawie dorosłym, sami wchodzili do wody, nie zdając sobie sprawy z zagrożenia, jakim mogą być rzeczne prądy. Na szczęście, cała przygoda zakończyła się dobrze. Kiedy mama wytłumaczyła mu, co mogło się wydarzyć, Stefek zrozumiał swój błąd, przeprosił i obiecał, że nigdy więcej tak nie postąpi. Czy wiecie, że Stefek w przyszłości wyrósł na bardzo dobrego człowieka? Swoimi radami wspierał innych. Każde nasze doświadczenie kształtuje nasz charakter jeśli potrafimy uczyć się na własnych błędach, przyznawać do nich i więcej ich nie popełniać. Czy przytrafiła się Wam również jakaś niebezpieczna przygoda? Potrafiliście się przyznać i przeprosić? Może opiszecie ją lub narysujecie. Jaki morał z nich płynie? Czekamy na Wasze wspomnienia.